No cóż, drogi książę. Ta osoba tam to nie Fara. Więc nie przywita cię z radością, po prostu. Okej. Rozejrzyjmy się tu. O! Okej. Ha, dobrze pamiętałam. Podstępnie tutaj jest schowane przejście do upgrade'u życia. Pierwszy upgrade życia w tej grze i oczywiście od razu pierwsze problemy. Wow. Tak jak mówiłam, od razu pierwsze problemy. Gro, ja cię proszę. Ała. To jest po prostu... Jak to zrobić? Jest, udało się przejść to, ale jeszcze... Stój, książę, stój! O matko... O matko, matko, matko... Okej... Kolejne ostrza, nice! Tego nam brakowało, prawda? O, jasne. Okej. Uff, udało się. Tak jest. Tym razem to nie jest magiczna woda. Wydłużenie paska życia. W miarę wydłużania paska życia książę staje się potężniejszy. No shit, Sherlock. Tak jest. Aż pasek życia nam zakręcił. W każdym razie po uruchomieniu tego mechanizmu możemy już spokojnie sobie wrócić, ponieważ... pułapki wszystkie się dezaktywują wraz z zablokowaniem tamtego mechanizmu i wydłużeniu... I wraz z wydłużeniem paska życia, także... Nice, fajnie, że nie muszę po raz drugi się przedzierać przez to. Powiem nawet, że poszło całkiem sprawnie. Jestem zadowolona z tego. No. Książę, właś. Dziękuję. Jak mówiłam, czasami nie reaguję tak, jak powinien. Co my tu mamy? Aha. Tam. A tu jest co? Aha. Zaraz, zaraz. To tutaj nic nie ma? No, nic nie ma. Chociaż fajna paszcza. Muszę przyznać, że chciałabym mieć taką paszczę gdzieś. To wygląda naprawdę widowiskowo. Klimatem troszeczkę przypomina mi gargulce w Gotham City z uniwersum Batmana. Odwróć się, książę, dziękuję. Tak, zupełnie nowa mechanika, czyli liny. Będziemy się bujać na linach. Ha, 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 zapis. Ale się cieszę.
to idziemy dalej. W tej chwili cały czas mam nadzieję, że nie mylę kierunków i idę dobrze, bo nie chciałabym się wracać. Ale tak jakby droga wiedzie tylko w jedną stronę. W sumie pamiętam, że jakiś czas temu gdzieś tutaj miałam upierdliwego buga, który polegał na tym, że nie mogłam przejść dalej. Ale zobaczymy, co z tego będzie. Mam nadzieję, że tym razem tego buga nie będzie. Po prostu. Co my tam mamy? Nie. Kolejna lina. O, taka para butów, okej. Serio? Serio? Rozumiem, wespnę się wyżej. Co mi to... A, okej, myślałam, że jakieś drzwi mi to otworzy. A, tu nie. Odwróć się, książę. Odwróć się, mówię. Dziękuję. Czasami naprawdę ciężko zmusić go do współpracy. W piaskach czasu było to jednak o wiele prostsze. O-o. Chyba wiem, co mnie tu czeka. Tutaj to jest zabawna sprawa. Kolce są dopiero po naciśnięciu przycisku, a to zwykle oznacza, że zaraz będzie walka. Na przykład. Precz ode mnie! Precz ode mnie, mówię! Tak, to jest przydatne jednak. Nie, nie. Precz ode mnie. Pampiżyce cholerne. Dziękuję. Już? Wszystkim wam przeszło? Nie, jeszcze ty. Okej, chyba pozbyłam się już wszystkich, choler. Mam w sumie taką nadzieję. Tak, wygląda na to, że tak. Tak, to jest lepsza broń. Dziękuję. Powiem szczerze, że nie spodziewałam się, że pójdzie mi to tak sprawnie. Jestem zachwycona moim postępem na tym etapie. O-o, ale tym nie... To był błąd. To był bardzo duży błąd. Niepotrzebnie zużyłam te piaski. O, tak. Jasne. Całe szczęście tutaj są kolejne piaski, więc nie jest to jakaś bardzo duża strata. Czy dam radę to zrobić tak? Tak, okej. Okay. Uff, już się bałam, że będę musiała przebiegać przez kolca. To jest zawsze ryzyko, którego nie lubię. O-o. Książę, odwróć się! Serio? Okej. Niech wam będzie.
Serio? Przecież byłam już daleko. Cholera. Za długo. Jedź stąd, paskudo. No, książę do diabła, co ty wyprawiasz? Klikam, żeby się ruszył, a ten nie reaguje. Tak to niestety jest z jego responsywnością. Narzekałam na to już parokrotnie i... zdania na ten temat prędko nie zmienię, jak widać. Okej. Przedarłam się. Czy to jest... A. Ciekawe. Ja. To jest chyba od... To jest ten sam portal? Nie, to nie jest ten sam portal. Chyba. Boże, nie wiem już. Książę, ale bardzo ci się chciało pić, naprawdę. Nie, nic nie jest źle. Tylko musimy go uruchomić, tak? Niestety kombinacje są dosyć losowe, więc... Serio? Nie to? Okej. Czyli że co? Ten ma być pierwszy, ale ten nie może być drugi. No dobra. Ten pierwszy. Nie. Okej. Pierwszy. Drugi. Nie. Trzeci. Czwarty. I tym sposobem uruchomiliśmy z powrotem portal. Ta moc pozwala ci spowolnić czas, no proszę. Tak jest, jesteśmy z powrotem w teraźniejszości. Co prawda niektóre przejścia są teraz przed nami zamknięte, ale z kolei niektóre, czy może nawet większość pułapek w tym momencie nie działa, więc jakaś zaleta zawsze jest. Zapiszę sobie grę. Tak jest. I ruszę dalej. Tak, o tym mówiłam. Jak widać, wciąż jakieś pułapki mimo wszystko działają. Nie lubię pułapek. Tam mam półeczkę. Dobrze. To jest mi ciężko się zorientować, gdzie ja właściwie mogę wejść, a gdzie nie mogę wejść. Więc muszę bardzo uważać, żeby nie spaść w jakimś durnym miejscu. A jak miło. Tak jest. Ale wiecie co? W ten sposób zyskuje ciut więcej czasu. Hops. No wstawaj. Serio? A masz. Co ja się będę? B-
bo ile w końcu można? Ups. Dahak. Strażnik czasu. Dotarł nawet tutaj. Uparty! Ale przynajmniej otworzył nam przejście. Bo w normalnych warunkach byśmy się tam nie dostali. A on, litościwie, otworzył nam. Dodam przy okazji, że czasami zdarza się tutaj błąd, który sprawia, że Dahaka się nie pojawia. W efekcie można po tej sali krążyć i krążyć i krążyć i nigdy się stąd nie wydostać. Inna sprawa, że już byliśmy w tej sali i to było w przeszłości. To było wtedy, kiedy pierwszy raz spotkaliśmy te takie skaczące kobitki, co się wgryzają w szyję. One tam skakały po takich właśnie deskach. I wkurzały. Dobrze, książę, dobrze. Aha, zaczyna się. Won. Ups. Nie. Jedna. Druga. Trzeci. O nie. Okej. Nie to akurat chciałam wykonać, ale w sumie wyszło na moje. Nie mam przeciwników. muszę powiedzieć, że poszło sprawnie. Zwykle w tym miejscu zrywam naprawdę straszne cięgi. A najszybciej, jak widać, jest ich po prostu pozrzucać. Sam fakt, że gra to umożliwia, jest bardzo przyjemny moim zdaniem. Nie, książę, proszę cię. Nie rób mi tego. Książę, nie. W jaki sposób to zrobić tak, żebyś przeskoczył tam, gdzie ja chcę, żebyś skoczył? Nie tu. Dziękuję. To jest miejsce, które otworzył nam Dahaka. A my pójdziemy tam. Więc napiję się wody. I pójdziemy tam, gdzie wskazał nam ten demon. Strażnik czasu. Hyps, hyps, hyps. W końcu otworzył nam przejście. Żal nie skorzystać. Dahaka, it has found me here. Właśnie. Utwór, który w tej chwili leci, to zdaje się utwór Godsmacka pod tytułem I Stand Alone. Przy Dahace nie wolno się zastanawiać. Trzeba uciekać, po prostu. Książę, po prostu przejdź, dziękuję. I fall.
Gdzie ja jestem właściwie? Nie mam zielonego pojęcia. Ale mam zamiar zjeżdżać, gdzie pieprz rośnie. Bo Dahaka jeszcze swojego pościgu nie skończył. O nie! W teraźniejszości nie jesteśmy przed nim bezpieczni po prostu. Okej. Okay. Chyba tak. A, pamiętacie tę salę? W tej chwili drzwi są tutaj zamknięte. Ale możemy się przedostać tędy, bo teraz szliśmy tak bardziej od góry. Tutaj kiedyś był przeciwnik, także tutaj akurat drogę pirazy oko pamiętam. No. Oj. Powtórka z rozrywki. I to jest najgorszy, co może być w pościgach z Dahaką. Kamera! Tak jest. Przeżyliśmy spotkanie z panem Dahaką. Po co ja to zrobiłam? Przecież zapisać mogę po przejściu przez portal. Powrotem w przeszłości. Teraz mogę zapisać. I have managed to lose the Dahaka. For now. Tak jest. Best I stay alert. It will return. It always does. Oczywiście, że tak. Dobra, gdzie ja jestem, dokąd zmierzam? No tak. O! Cudem udało mi się uniknąć tego ostrza. Byłam wystarczająco wysoko, żeby nie zarobić nim po twarzy. No cześć. What kind of beast is this? Słyszeliście ten dźwięk, który tam się rozległ za naszymi plecami, jak ten toporek przeleciał? No to teraz miejcie go w pamięci. Tu jest mieczyk. Topór zadaje większe obrażenia niż miecz. Chociaż miecz lepiej wygląda, ale niech tam. Oj, tam jest właśnie otwarta przez nas już wcześniej skrzyneczka. Bo jesteśmy co prawda w przeszłości, ale mimo wszystko jesteśmy później, niż miały miejsce wydarzenia z dwiema paniami i tak dalej. Jesteśmy tutaj po tamtych wydarzeniach. Tak mi się wydaje w każdym razie, sądząc po tym właśnie, że skrzynka otwarta i tak dalej. Hepsum, hepsum, hepsum. I drugi raz jestem w tym miejscu. Zwracam uwagę, że jest tutaj kolejny upgrade życia. Wcześniej zdaje się był niedostępny, ponieważ brakowało nam mocy spowalniania czasu. O, zleciał chyba. Ała, to musiało boleć. I chyba nawet bardzo bolało, sądząc po tym, że nie macie kolego. Tu jest przycisk.
Ten przycisk otwiera tam bardzo fajne drzwi. Są to drzwi z upgrade'em do życia. Tylko, że to są bardzo specyficzne drzwi. Ponieważ jeżeli nie wiemy, który klawisz służy do tego, żeby się turlać, to się tutaj nie dostaniemy. O tak. Uch, cudem. Au. Ale to już mi nie wyszło. No. Okej. Uf. Jej. Ten widok mi trochę pomógł. Drugi upgrade do życia gotowy. Jeszcze tylko 8. No, tu akurat żadnych fajnych dodatkowych informacji nie dostaliśmy. Ale znowu przynajmniej pułapki przestały działać. Kiedy pułapki w jakimś miejscu nie działają, wtedy ja się cieszę. Przyda się zregenerować piasek, który tak perfidnie sobie zużyłam. Kamero, co ty mi robisz? Bo to prowadzi dokąd? To prowadzi tu. A co ja mam tutaj? Powrót, tak, powrót do tej sali. Widzicie, tam jest ta skrzynka. Więc tam mnie chyba na razie jeszcze nie interesuje. Tak mi się kojarzy. Ale zaraz się okaże, bo... Książę, serio. Przed chwilą sobie zregenerowałam to po to tylko, żeby stracić. Jesus Christ. A wszystko dlatego, że wbiegłam troszkę po ścianie, bo wystarczy zrobić tak i nie tracimy ani punktu życia, więc... I failed. O, 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 o. Czy ja dobrze idę? Teraz się okaże. Chyba dobrze idę. Tak mi się jakoś kojarzy, że chyba dobrze. O nie. Ja mam. Mam. One step closer, Fuck. Masz. Nie lubię cię. Czy tam znowu będą przeciwnicy? Proszę, nie chcę się z nimi znowu bić. Ała. Chodźcie. Chodźcie na dół, chodźcie. No chodźcie. No. Kici, kici. Kici, kici. Czy któryś z was zejdzie niżej tutaj na schody? Czy wszyscy będziecie stać jak słupy? No i tyle. No podnieś to, książę, podnieś. Dziękuję. Takie moje pieskie szczęście.
Wow, udało mi się nie zerwać tym ostrzem. Jestem dumna z siebie. Sobie pomnik wystawię z tej okazji. Hello there. Ciekawe, czy jak wstaniesz, to zerwiesz. Hej, kiciuś. Nice. O.